Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Sprawdzimy, jak się ma akumulator po tygodniu. Dzisiaj poniedziałek. Nie ładowałem go w ogóle przez cały tydzień. Normalne, krótkie jazdy i tyle. W piątek zamknąłem i myślałem, że właśnie w poniedziałek sprawdzę. Niestety w sobotę wziąłem Mazdę, a żona musiała wyskoczyć, odebrać jakieś tam ciasto, więc pojechała Hondą. Więc sobotę rano była trasa i to krótka, tutaj niedaleko do cukierni. Kilometr, wyłączenie i z powrotem do domku, czyli dwa krótkie, bardzo krótkie odcinki były w sobotę nieplanowane. Żona właśnie wyjeżdża do roboty, więc otwieramy Hondę. Teraz napięcie na pewno spadło po otworzeniu, no ale tak wygląda życie. 12:33. No, piszecie, słuchajcie, żeby się tym nie martwić, że zima. Ja wam pokazywałem, ile wynosi napięcie w rocznej daci na porządnym akumulatorze fabrycznym. I było to 11,9. Już kilka osób pisało w komentarzu, że ma dokładnie to samo. Roczne, nowe auta i nie mają 12 V. Tak to inteligentne ładowanie działa. Natomiast czytam też głosy oburzające, że ja się oburzam. Chłopie, kiedy to zrozumiesz, że tak ma być? Czyli są osoby, które uważają, że jest bardzo dobrze. Inteligentne ładowanie tak działa. Ochrania akumulator. No tak właśnie ochrania, że roczne fury mają niecałe 12 V. No ale podobno tak ma być. Aha, może jeszcze sprawdzimy ten prąd, czy napięcie, na ile spadnie. To poproszę córkę, żeby chwyciła kamerę. No dobrze, podpiąłem jeszcze raz, 12:30 w tym momencie, przekazuję kamerę córce. Okej, wy już widzieliście, na ile spadło. Zastanawiam się, czy inteligentne ładowanie teraz po weekendzie, na mrozie, obetnie ładowanie, czy nie. Zwykle obcina po jakichś 2 minutach od startu. Na razie jeszcze nie odcięło. Pojawiają się też głosy oburzenia, po jaką cholerę ja jeżdżę na światłach, niepotrzebnie więcej palę i tak dalej. Znaczy może nie oburzenia, ale zdziwienia. Po co jeżdżę na światłach? Ładowanie takie jakie jest, czyli 12,5 wystarcza. Skoro sterownik uważa, że wystarcza, to wystarcza i koniec, kropka. No, moim zdaniem nie wystarcza. Tam wam nagrywałem, że prąd idzie o wiele wyższy na światłach, ale wy piszecie, że to wychodzi na to samo, no bo światła biorą więcej prądu. No ale jest różnica jeszcze w napięciu. Normalnie 12,5 V, a przy ładowaniu 14,30. No jak widać, w tym momencie nie zrzucił ładowania. Normalnie by już zrzucił, jak sobie tu gadam. Czyli akumulator ewidentnie słabszy po tym weekendzie. No i jak widać, jest minus 3. Skasujemy sobie licznik B. Światła wyłączone. To może tak pojadę i będę obserwował. Na razie pełne ładowanie. Zobaczymy, czy... O, jadę odwieźć córkę do szkoły, no to te 2 km. I zobaczymy, czy będzie cały czas pełne ładowanie, ale wygląda na to, że będzie. Tak osłab na mrozie ten akumulator przez weekend. No i zrobiłem 1,5 km, światła cały czas wyłączone i cały czas pełne ładowanie. No i
Jestem pod szkołą, 2,5 km, 14,2, 12,5 litra. Światła były cały czas wyłączone. Okej, okay, odprawiłem córkę, no to powrót do domu. Tak więc kolejny zimny start po 2,5 km. No to tym bardziej teraz pewnie będzie pełne ładowanie, skoro kolejny start, światła wyłączone. No i jestem pod domem, 4,4 km. Cały czas pełne ładowanie, 11,2, ale ruch teraz mniejszy, bo ferie. No to zwolennicy inteligentnego ładowania będą podbudowani w tym momencie, bo rzeczywiście ładowanie cały czas było. Kolejne pytanie, jakie można by zadać zwolennikom inteligentnego ładowania, którzy mówią, że jest tak, jak ma być. Czyli jest potrzeba, proszę bardzo, jest ładowanie. Czy to ma być ładowanie według Hondy, czy według Mazdy? Bo te dwa systemy działają zupełnie inaczej, pokazywałem wam. Idea ta sama, a działanie inne. Nie wspominając o Daci, gdzie w tym momencie prawdopodobnie w Daci bym widział 14,8. Ktoś pisał, że w Renault widział nawet 15. A Honda 14,1, 14,2, zawsze tak. Momentami 14,3. A Mazda 14,4. No nic, dzięki. Trzymajcie się.